Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Kolejna partia z bardzo silnego turnieju rozgrywanego online. Tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Więcej szczegółów będzie w opisie pod filmem. No i tutaj głównymi bohaterami tej partii był Daniel Dubow kontra Nils Grandelius. Moi drodzy. Dubowa już troszeczkę znamy z ostrych pozycji i ze świetnych kombinacji. Ta partia również myślę, że jest niezwykle pomocna. Mogła, może być niezwykle pomocna, jeżeli ktoś gra partię angielską. Niby debiut spokojny, ale z ciekawymi niuansami. Zapraszam serdecznie i tak. Rosjanin rozpoczął ruchem C4, przeciwnik G6, skoczek na C3, w ten sposób grywać. Trzeba zapionka tutaj stawiać, skoczka C5, posunięcie G3. Mamy partię angielską, bardzo symetryczny debiut w tym momencie. Goniec G2, tak, skoczek na C6. Wszystko wygląda pięknie, no i skoczek na F3 i tutaj czarne decydują się na zagranie e5. Troszeczkę odchodzą od symetrii w ten sposób jak najbardziej można grać, ale pojawia się tutaj słaby punkt na d5, ale to jest sprawa normalna, to jest debiut normalny. Oczywiście tutaj białymi nie gramy w ten sam sposób, nie chcemy zamykać swojego gońca białopolowego. d3. d3 jest ruchem naturalnym. Zobaczcie te pionki tutaj pilnują tych dwóch pól. Przede wszystkim też goniec ma jakąś tam opcję do wyjścia. Skoczek zagrywa na E7. Krótka roszada, krótka roszada, nic się tutaj złego nie dzieje. No i moi drodzy, w tym momencie może ja troszeczkę cofnę jeszcze, bo w tym momencie jakby na przykład czarne zdecydowały się na ruch D5, co się wydaje takim logicznym posunięciem gdyż atakujemy centrum, ale jeszcze nie ma roszady, więc to też nie jest dobra opcja dla czarnych, ja pokażę, fajny tasiemiec wychodzi, dosyć się sytuacja fajnie upraszcza, ale na korzyść dla białych po D5 wystarczy zbić piona, oczywiście jak skoczek odejdzie, to podpieramy E4 z pionem więcej, gra się zawsze przyjemnie po wymianie, moi drodzy może nastąpić bardzo fajna kombinacyjka trzeba daleko, daleko policzyć, ale myślę, że to jest dosyć proste gdyż forsowne liczenie jest w miarę, w miarę łatwe E, można sobie materiał jak, jak zawsze zatrzymać i spróbować znaleźć tę opcję tę opcję, moi drodzy. Skoczek E5. Ładny ruch. Bo jeżeli tutaj skoczek wybija, to odbijamy, ma, zachowujemy pionka więcej białymi. A jeżeli w, w tym momencie skoczek zbija, zauważcie, stępem, atakując tutaj hetmana, tutaj też grozi wzięcie, to nie robimy nic innego, jak też zbijamy na C6. Zatekiem na Hetmana. Nie liczymy takiego posunięcia absolutnie, bo tutaj zawsze jest strzał z szachem i atakujemy wieżę. Oj. Tak atakujemy, wiesz, oczywiście e, Tutaj oczywiście potem odbijamy No i tutaj e, generalnie skoczek musiałby zbić hetmana My też zbijamy hetman No i skoczek zbija na B2 I Zobaczcie co się dzieje Skoczek zbija na B7 Ciekawe e, Plus u białych jest taki, że ten goniec nie jest w stanie zaatakować króla A ten goniec białopolowy jest w stanie zaatakować króla W razie czego Ale to jest też kwestia liczenia taktycznego I moi drodzy, na przykład skoczek A4 Zobaczcie, sprytne niby posunięcie bo tutaj atakujemy wieżę i skoczek broni pionka na C5. Yy, niestety w danym momencie jest nadal pionek więcej u białych i może nas nieco zdziwić posunięcie białych w tym momencie. Skoczek C5. Ha! Co się dzieje? Białe oddają figurę. Nic tu się złego nie dzieje, bo po wybiciu na C5 bijemy wieżę jeżeli nam zbijają wieżę, zauważcie białe mają figurę mniej w tym momencie, ale na końcu zagrywamy koniec E3 i atakujemy skoczka, atakujemy gońca tu jeszcze na przykład czarne mogą odzyskać piona bijąc w ten sposób, jakbyśmy odbili to tutaj koniec ucieka, ale myślę, że białe, białe by się zdecydowały na zbicie gońca zostawiając tę parę gońców tę parę gońców, a tu pionek kolejny wisi. Także zobaczcie, król został bez roszady i to jest bardzo ważna nauka, żeby kończyć rozwój, a potem przechodzić do działania w centrum. Dlatego pozycja wygląda następująco. Tutaj białe zagrały skoczek D2 i ktoś pomyśli, no dobra, ale za, zaraz, zaraz, przecież zagrałem skoczkiem na F3, wracam na D2 i o co chodzi? Zobaczcie, te skoczki tutaj pilnują bardzo ważne pola w centrum. Przede wszystkim goniec się odkrywa i jest pilnowany punkt D5, co jest niezwykle w tym momencie istotne. Czarne zagrywają sobie na D6. I w partii, w partii hiszpańskiej, chciałbym powiedzieć, w partii angielskiej, plan białych jest taki, że staramy się grać na skrzydle hetmańskim. Można podeprzeć wieża B1, ale myślę, że A3 jest, ruch, jest to ruch ważniejszy bo szybciej można zagrać B4 w pewnym momencie. Jeżeli na przykład skoczek by nie bronił pola B4. Powiedzmy w ten sposób. Zostało zagrane A6. Dosyć symetrycznie tutaj grają panowie, ale Dubow skakuje sobie fajnie skoczkiem do centrum. I liczą tutaj białe na to, że po wybiciu na przykład na D5 można nawet zbić pionkiem. Wydaje się to troszeczkę dziwne, dlatego że ten pionek tutaj blokuje gońca, ale jednak atak, atak w Wstępem na skoczka myślę, że jest dosyć atrakcyjny. Poza tym później można próbować grać na przykład B4. Zbicie skoczka też jest możliwe odbiciem. Jeżeli będzie zbicie skoczka, też jest możliwe odbicie gońcem. To jest wszystko naturalna rzecz. Moi drodzy, tutaj czarne zagrały wieża B8. No i zobaczcie, skoczek E4. Także białe liczą się z tym, że będzie bicie i będzie bicie pionkiem. Po takich partiach możemy dochodzić do takich wniosków i sobie zapamiętać ten motyw. H6 nastąpiło. Jeżeli nastąpiłoby F5 z, y, z atakiem na skoczka, to skoczek przerzuca się na C3. I jest y, podwójna obrona na D5. To jest myślę fajny układ dla białych. Z, nastąpiło H6, żeby ten goniec. Y, ten skoczek i ten goniec nie mogły wskoczyć na g5, bo to też wyglądałoby dosyć groźnie, jeżeli goniec by się pojawił na g5. Potrójny atak na pole f6, dlatego też h6. Myślę, że czarne w ten sposób zagrały, żeby bronić. I białe jadą b4. Zauważcie, nie trzeba mieć wieży na b1, żeby od razu zagrać, o czym wspominałem przed chwilą. Nastąpiło bicie i no właśnie, jak zbijemy tutaj, Moi drodzy, tracimy piona. Bo tutaj skoczek wybija, pionek wybija i na końcu zbijamy na B4. Dlatego też białe wybijają na E7, skoczek wybija na E7 i kulturalne bicie na B4. Taki ostry zawodnik jak Dubow, zauważcie, że też potrafi grać w szachy pozycyjnie. Pozycja jest obiektywnie równa, ale myślę, że przyjemnie gra się do białymi. Bardzo przyjemnie się dograbiałymi, białymi, swoboda figur. Jedna wyspa pionowa pionów to jest myślę, że też istotna sprawa. Może nie jest, to aż takie bardzo, bardzo w tym momencie ważne, ale jednak wolałbym grać mimo wszystko białymi. D5. Słaby pionek chce się wymienić. Normalna rzecz. No dobrze, białe nie mają za bardzo wyjścia, skoczek wybił. Pamiętajmy, że to są szachy szybkie. I Hetman zagrywa na B3. Dobre miejsce dla Hetmana. Też trzeba zauważyć, że jak goniec by zagrał na. E6 a z atakiem takim pośrednim na hetmana, to mamy skoczek na C5 z fajnym odbiciem, w razie czego. To jest bardzo ważne pole dla skoczka i niekoniecznie ten skoczek od razu musi tu lądować. Skoczek zagrał na C7 i teraz no, ciekawy ruch e, ze strony białych, hetman B1. Rzadko spotykane posunięcie takie, że hetman sobie idzie na jedynkę, ale hetman z daleka jest jak najbardziej silną figurą. Tu myślę, że nie ma co za dużo kombinować. Po prostu patrzymy, jak grają arcymistrzowie w ten sposób. Tutaj skoczek na b5, wskoczył goniec b2. I koniec na E6. Czarne robią, co mogło, żeby się troszeczkę skonsolidować tymi figurami, żeby te figury jakoś były wyprowadzone w sposób w miarę naturalny i chyba to się im udało, ale białe grają swoje. Bierz F na C1. No i te ciężkie figury, zobaczcie, są przerzucone na to skrzydło hetmańskie, i to myślę, że jest ten plus dla białych. Zobaczcie też, że jeden pionek zatrzymuje poniekąd te dwa piony. Na C5 chcemy wskoczyć skoczkiem, a jeżeli byłoby takie zagranie B6 przeszkadzające, to tutaj pionek pada. Same plusy. Myślę. Yy, goniec na D5. Ja myślę, że ta pozycja w ogóle czarnych jest taka obiektywnie troszeczkę ciężka w tym momencie. Wieża zagrywa na C5. No z takim bardzo sprytnym atakiem i pułapką zarazem, bo jeżeli tutaj byłby ruch białych, byśmy wybili na D5. Jeżeli Hetman odbija, bo raczej musi, i skoczek F6. No i tracimy Hetmana, prawda? No takie taktyczne pułapeczki się pojawiają. Krucha 8. Zatem. No dlatego też yy, bić teraz nie można, bo nie ma odskoczni skoczkiem Hetman zagrywa na F1. Niezwykle takie, powiedzmy, bardzo kreatywne szachy gra nawet przy manewrach. Hetman stoi no, trochę dziwnie, bo jest nieco przyblokowany. Ale on zaraz tu się rozegra. Wieża E8, moi drodzy, wieża A na C1. Zdwajamy wieże, prosta rzecz. Goniec zagrywa na C6, przyblokowane wieże, ale to nie przeszkadza dubowi. Zobaczcie, figura przyblokowała, skoczek wraca i chce się odkorkować. Tutaj. Goniec zagrywa na G2, Hetman na G2. Już widzimy, o co chodziło z tym ruchem Hetman F1. Kilka ruchów dalej, właśnie jak nie wiemy dokładnie o co chodzi, arcymistrzom, to. Troszeczkę dalej sobie zobaczmy, i wtedy może nam się troszeczkę też analiza rozjaśnić. Skoczek zagrał na D4. I teraz bardzo ważne pytanie strategiczne, czy bić gońcem tego skoczka, czy nie bić? Bo z reguły jest tak, że uważamy, że gońce są nieco lepsze od skoczków, ale w niektórych sytuacjach może być na odwrót, i właśnie to jest ten moment, gdzie goniec bardzo chętnie zbija tego skoczka w centrum. Bardzo chętnie. I teraz tutaj czarne wybiły pionkiem, troszeczkę wyciągając tego piona, otwierając linię, to się wydaje takie logiczne. Ale myślę, że w tym układzie warto było zbić Hetmanem. Mimo wszystko. Ale tutaj byśmy odpędzili Hetmana bez problemu białymi. No cóż, w partii poszło jak poszło. Hetman zagrał na F3 Hetman zobaczcie, spogląda fajnie na B7. Przy okazji atakując na F7, skoczek ma swobodę gry. Pionki są na białych polach, goniec na czarnym polu. Myślę, że strategicznie po prostu troszkę lepiej mają białe. Wieża zagrywa na e7 z obroną. Nie ma to tamto, trzeba bronić. I teraz y, alfazerowski ruch, h4. Ale to jest też normalne. Y, w angielskiej w ten sposób się gra. Staramy tutaj się skrzydło atakować przez h5. Zobaczcie, wieża też bardzo fajną rolę spełnia na piątce. Hetman zagrywa na e8 w tym momencie. I co zagrywa Dubow? Co byśmy zagrali? Król f1? No, narzuca się, żeby tutaj bronić tego piona. Dubow w ogóle nie martwi się o tego piona. H5. I o co tutaj chodzi? Czy można wziąć na E2 pionkę? Teoretycznie można, a to się wiąże zawsze z konsekwencjami. Sprawdźmy. Bicie na E2. I co gramy teraz białymi? Oczywiście skoczek na E2 Była, był atakowany skoczek, ale sko skoczek na E4, przepraszam. I skoczek na E4 przeciął tutaj komunikację dwóch figur. Grozi skoczek D6. Powiedzmy, po wieża A2 nawet można zagrać wieża C1 z atakiem. Tutaj szarpiemy skoczek na D6, i tam w ogóle jest masakra na tym królu. Partia jest totalnie wygrana dla białych. Może tego jeszcze gołym okiem nie widać, ale się sypie. Sypie się bardzo szybko. Po H5 czarne zagrały G5, i tutaj skoczek mimo wszystko skoczył na E4. Bardzo ważny punkt. F5 jest kontrolowany przez białe. Za chwilę będzie G4. Będziemy tutaj mocno kontrolować. Jeszcze, jakby się skoczką udało na F5 wstawić, byłoby super. No, ale skoczek na E4 też stoi bardzo, bardzo dobrze. Wyśmienicie wręcz bym powiedział. Hetman na D7. Arcymistrzowski ruch, Król G2. Oczywiście taki ruch jest wyczekującym ruchem i powodującym to, że czarnym się nie chce grać w tej partii. Ja bym miał takie uczucia w każdym razie. Tutaj, oczywiście, można zagrać od razu G4 i bronić F5 jeszcze bardziej. Ale Król G2 jest jak najbardziej poprawne. Wieża zagrała na F8, właśnie i jest teraz G4 powoli białe, duszą niczym Magnus Carlsen w swoich partiach Hetman na A4, tutaj szukają czarnej jakiejś e, drogi do kontry, no i co grać moi drodzy, bronić pionka, zajmować się tym, to, tym pionem absolutnie nie, szukamy, szukamy aktywnej gry, wieża C8 grożą bardzo groźne e, groźby bym powiedział, bardzo dużo grozi, przede wszystkim grozi zbicie, Hetman F6 wjeżdża, no ten król jest w rozsypce, druga wieża jest w gotowości o tego Pionka nie musimy w ogóle się martwić. Zobaczcie, Hetman wrócił do łask. No i w tym momencie następuje bardzo silne zagranie w ataku, co dla niektórych może się wydać dziwne, ale faktycznie silne. Mimo, że atakujemy, to chcemy wymienić Hetmany. Dziwna sprawa z jednej strony. Moi drodzy, jeżeli tutaj nastąpiła wymiana Hetmanów, białe stoją świetnie, grożą widły. A tutaj to związanie jest niezwykle groźne. Partia, jak już wspominałem, strategicznie jest totalnie wygrana. Można sobie sprawdzić na kąpie, popatrzeć, jak byśmy realizowali tę przewagę. Skoczek po prostu jest wiecznym skoczkiem, nieśmiertelnym powiedzmy, no ale wybicie wierzy się, oczywiście nie wchodzi w grę. Hetman zagrał na E6 i teraz bym się skupił chwilkę. I poszukał rewelacyjnego posunięcia dla, dla białych, moi drodzy. Rewelacyjny ruch. Kto znalazł ten. przybijam. Piątkę dla tej osoby. Moi drodzy, trudne posunięcie, ale faj, fantastyczne. Zobaczcie, skoczek zagrywa na F6. Wow, chciałoby się powiedzieć. O co chodzi? Jak zbija hetman, przede wszystkim musimy pamiętać, że grozi mat. Jeżeli zbija hetman, no to wybijamy tutaj wieżę z szachem, goniec wybija i zbijamy hetmana. Jeżeli zbija goniec, zbijamy wieżą na F8, zdobywamy materiał. Więc tak naprawdę to jest skoczek nietykalny. Hetman wybił w tej partii na f5, pionek wybił. No i znowu nie można zbić skoczka, co ciekawe. Wieża zbiła na e2. Co zagrały białe, żeby zdobyć przewagę materialną? Skoczek d7. Wymuszenie bicia. A jeżeli nie zbiją czarne, zagrają wieża g8, to pójdzie f6. Goniec jest zakleszczony. Nastąpiło wybicie w tej partii, król h7. No i właśnie f6. Po gońcu, moi drodzy. Wieża zagrała na b2. Szybkie wybicie grozi do, do Hetmana, więc król musi odbić i wieża C4. W tym momencie czarne złożyły broń. I słusznie, moi drodzy, bo przewaga jest ogromna, grozi jeszcze wzięcie pionka. Techniczna sprawa, bardzo prosta, myślę, że wygrana. Piękna partia dubowa, trzeba przyznać, że tak gładko to poszło, ale czarne też nie wykazały się tutaj jakimś super debiutem. Znaczy, powiedzmy, nie wykazały się super posunięciami. No, białe zrobiły swoje od początku do końca. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy partia wam się przydała, czy będziecie grać angielską. Pozdrawiam serdecznie, cześć.